Hej, cześć, witajcie, jestem Matilego i dzisiaj kolejny odcinek z przeglądania katalogu, bo już inne rzeczy mi się skończyły. Pudełko jest puste, magazynów żadnych nie ma. No chyba, że uda mi się zdobyć taki jeden, na który poluję, ale w kiosku był za aż 20 zł. I to nie jest magazyn XXL, ten, który był ostatnio, tylko to jest taki normalny magazyn, na który poluję, więc niestety go nie kupiłem. Dlatego sobie będziemy w dalszym ciągu przeglądali katalog. No i co? Skończyliśmy na tych fantastycznych bestiach i Harrym Potterze. To z tych bestii mamy dwa zestawy. Taki ucieczka Przepraszam, nie. Ten, kto się zna na Harrym Potterze, to sobie rozczyta, a ten, kto nie, to nie. Ja się nawet nie będę domyślał. Tutaj mamy te różne bestie. Tutaj fajny, mam nadzieję, nadruk. No ale raczej nie, raczej to nie moje klimaty. Tutaj mamy część tej wielkiej akademii. Wierzba bijąca z Hogwartu. No to jest też bardzo ciekawy zestaw. To jest ciekawy zestaw. Mamy fajny samochód, to jest na plus. Drzewo. Tutaj taki kawałek muru, dużo piaskowych klocków. Fajne minifigi. O, ten zestaw jest bardzo fajny. Z racji tego, że nie mam nic Harry'ego Pottera, to ten chętnie bym do siebie przygarnął, a jest to legowisko Aragoga. Przepraszam, jeśli źle przeczytałem. I tutaj mamy dużo takich pajączków, których ja nie mam. Takiego jednego wielkiego. Harry'ego Pottera z fajną świeczką. Tutaj mamy. Niech no tu spojrzę na nazwę. Rona. Tak ma na imię. O, macie Rona. To jest też ciekawy zestaw. Fajny w ogóle nadruk takiej pajęczynki. Oczywiście największy zestaw z uniwersum Harry'ego Pottera. A jest to wielka sala w Hogwarcie. Mam tutaj fajną sowę, kilka mioteł, takiego ducha. Ta postać, to nie pamiętam, to już nie pamiętam, a teraz się nie rozczytam. Trudno. Taką małą gondolę, mogę powiedzieć, nawet łódkę. No, fajnie zrobiona papuszka. No i ogólnie dużo ciekawych minifigurek. Oczywiście dużo piaskowych elementów i szarych. To jest jak najbardziej na plus. No i mamy Lego Minecraft. Czy ja coś będę kupował z Minecrafta? No, co prawda sobie czasami pogram, no nie ukrywajmy, już nie będę ten. Czasami, bo rzadko się zdarza. Ale jednak się zdarza. Kurde, swoich chusteczek nie wziąłem. Ale to już nie ten. Ale też zestawów nie będę kupował, bo są po prostu istnieje drogie, bardzo drogie. Tyle tych nadruków. No ale dobra. Dopiero teraz zauważyłem, że mam aż 11 minut nagrania. Miałem 8, no to ciekawa niespodzianka. No dobra, my już sobie umówmy zestawy. Tutaj mamy taką figurkę Steve'a wielkiego i papugę. No, ta papuga chyba tak najbardziej mi ciągnie, jak już. Tutaj mamy szkieleta i tą kostkę magmy. To. No. Tutaj mamy Alex i kurczaka. Przepraszam, tak. Nie wiem za bardzo, co powiedzieć. Tak kanciasto to tym wszystko jest. I tutaj mamy taki, nie tutaj tam lubię nazywać pudełkiem konstrukcyjnym, gdzie mamy dużo różnych elementów. Katalogowo ten zestaw kosztuje 329 zł. Tutaj mamy ten statek. W sumie ciekawy, fajne zastosowanie różnych klocków. Tutaj jest taka nowość, taki element płomieni. Ciekawe.
Można to jeszcze przebudować na taki wrak rozbity. Jezu, ale mi ostrość nie łapie. O, złapało. Dobra. No to jakoś tak ciekawie wygląda. I dalej. Taki zestaw. Iglo niedźwiedzia polarnego. Figurki mamy dwie. Dwa niedźwiedzie polarne. Wielkie iglo. Ale to... taki słaby zestaw. Tutaj jeszcze mamy kopalnię jakąś wielką. Klocki mi do katalogu weszły. Wielką kopalnię. Ten się nazywa Przygody w skale macierzystej. No. Nie pamiętam, co w moim wachciu była skala macierzysta, bo ja akurat gram po angielsku, bo mi lepiej to się gra. Jestem po prostu bardziej przyzwyczajony. Kurnik. No, taki sobie zestaw. Tutaj mamy taką jakąś mniejszą jaskinkę. Taką fortecę neterową. Ciekawy nadruk. No i tutaj mamy jeszcze czaszkową arenę. Zestaw taki, no fajne elementy są różne tych miksturek, tarcz i tak dalej, ale... No i coś na to czekam bardzo, to bardzo, aż zobaczę to na sklepowych półkach. Zestawy na 20-lecie Star Warsów. One są od kwietnia. One już są gdzieś w sprzedaży, tylko ja jeszcze ich po prostu nie znalazłem. No bo nie oszukujmy się, mieszkam na... Nie wiem, czy w sumie mogę użyć takiego określenia. No ale mieszkam na Zadupiu. No i po prostu... Żeby do miasta pojechać czasami, to... Mi po prostu nikomu się prawie nie chce. Rzadko bywam w mieście. Bo akurat mam tak fajnie, bo... Obok mnie został taki nowy sklep otwarty i tam akurat dowożył magazyny, to o tyle mam szczęście, że teraz mam bardzo blisko, żeby kupić magazyn, nagrać. A tak, te zestawy są świetne. Na pewno znajdzie się chociaż jeden na moim kanale. Już na co patrzyłem, 1, 2, 3, więc na pewno coś zobaczycie z tego. Może w sumie nie na pewno. Ale mam nadzieję, że uda mi się coś zdobyć i wam pokazać. No i to są te normalne Star Warsów. Normalne Star Warsy. Akurat tak, ten tak nie siedzę jakoś specjalnie w Star Warsach, ale budowle oni mają ciekawe. Ciekawe minifigurki. To jest na plus. Wielki mamy statek. To jest ogólnie Mistrz Yoda i Chewbacca. Nie. To jest tylko... To nie wiem, to aż tak się nie wgłębiam w uniwersum Star Warsów. Zestaw Ucieczka z Gwiazdy Śmierci, też ciekawy zestaw. Mamy Luka i tą księżniczkę Leę. Dobrze pamiętam? Dobrze, no. I mam jednego szturmowca. I tutaj pewnie się już wywaliłem. Elitarni, gwieździści, możecie sobie przeczytać. No, jest to taka, można powiedzieć, pierdółka. Tutaj jest jeden z mniejszych zestawów z tych battle packów. Oddział Inferno. No, taki sobie ten zestaw. To jest taki dosyć duży zestaw. Nie powiem maszyna krocząca, bo to akurat maszyna krocząca nie jest. Tylko tu jest Chewbacca. A tamto drugie to nie wiem. Ojciec Chewbacki. No, tak. Nie chcę powiedzieć. Taka, można nawet powiedzieć, troszeczkę pokraczna budowla. Tutaj mamy taki mały zestaw. Jakoś on mnie tak nie ten nie ciągnie. Tak, tu mamy kapsuła ratunkowa kontra Dubek?
No, w każdym razie to jest ten szturmowiec swoimi narukami. Akurat tą kapsułę mam w jej normalnym tym. Normalnie tak o, nie jako miniaturkę, ale jako taki duży zestaw. Może nawet znajdę gdzieś od niej element w tej chwili. Tak średnio bym powiedział. Są jeszcze inne te małe stateczki, jakaś wielka bitwa. No i to. Tutaj już się o tym wypowiadać nie będę. No co, to... Następny odcinek. Bierzemy tą stronę. I kolejne, co nas tam czeka. To już Star Warsy będą. Jakieś techniki, Overwatcha i tak dalej. No i co? Siema, siema!